W karcie walk było 10 pojedynków. W starciu wieczoru Cezariusz Kęsik zmierzył się z Brazylijczykiem Jonasem Bueno. Walka trwała na pełnym dystansie trzech rund i jednogłośnie na punkty wygrał ją zawodnik Crossfight Radom. Kęsik przerwał więc serię trzech porażek z rzędu. W ostatnim czasie przegrywał bowiem z Damianem Janikowskim, Tomaszem Romanowskim i Pawłem Pawlakiem. Na Gali walczyli też inni radomianie. Radomski klub tekwondo miał czterech przedstawicieli. Wszyscy jednak przegrali swoje pojedynki. Mateusz Gola musiał uznać wyższość Mariusza Krzeszowskiego. Michał Pach przegrał. Z Dawidem Bożenckim, Damian Zuba z Szymonem Wieczorkiem, a Dominik Tkaczyk musiał uznać wyższość Meraby Mampori. Pierwsze trzy starcie rozstrzygnęły się po decyzjach sędziowskich na pełnym dystansie, natomiast Tkaczyk przegrał poprzez poddanie. W pojedynku półzawodowym w karcie wstępnej Aleksy Nowak z Wirtus radą pokonał przez techniczny nokaut Aleksandra Budziuka.